Witajcie, witajcie. Dzisiaj przeglądniemy sobie ceny. Mieliśmy fajny ruch w górę tuż przed weekendem. Gdzie ten Bitcoin? Na Bitcoinie z 18 tysięcy zrobiliśmy sobie 20 tysięcy. Na Ethereum z 1200 coś jesteśmy na 1600. Więc to nie są małe ruchy. Co nas przekonuje, to jest to, że przez weekend utrzymaliśmy te poziomy. Więc wydaje mi się, że będziemy mieli dość silny ruch w górę w tym tygodniu albo w następnych kilku tygodniach. No właśnie spowodowany tym, że nie mamy cofnięcia się tej ceny. Drugie to przekonuje nas siła Ethereum. Ethereum właśnie zmieniło swój tygodniowe momentum na pozytywne, czyli w górę, czyli no, Ethereum jest naprawdę silne. Bitcoin jeszcze tego nie zrobił. Bitcoin jest jeszcze kawałeczek. Bitcoin musiałby dotrzeć do aż 26,5 prawie. No ale na dziennym Bitcoin też fajnie się zachowuje, bo właśnie się zamienił niedawno. No co się dzieje z tym wykresem? O, niedawno nam się Bitcoin też zamienił na dziennym. Także w miarę siłę pokazuje. No chcielibyśmy tylko zwrócić uwagę, że no są niektóre kryptowaluty jak Chili z OMI, czyli to takie bardziej z NFT w sumie, które są dość silne, pokazują większą siłę. No nie mówiąc o Dogecoin, bo Dogecoin to Elon Musk. Elon kupił Twittera, więc wszyscy myślą, że no, że Dogecoin będzie taką kryptowalutą platformy Twitter. Dlatego Twitter to praktycznie przepotroił, czy poczworzył przez ostatni tydzień. No nie wiem, zobaczymy. Technologicznie na razie brakuje, ale zawsze mogą przenieść całe tą community, całą tą społeczność na jakiś inny Dogecoin zbudowany w lepszej technologii, chociażby na Avalanche czy czymś innym, nie? No coś mogą zdziałać. Elon głupi nie jest, Elon ma kasiorę. Elon ma możliwości, czyli może coś z tego zdziałać. My no niestety albo stety sobie darowaliśmy tego Dogecoina. Także no coś tu się gotuje, coś tam się gotuje. Rynki są naprawdę w dość ciekawym momencie, naprawdę nie widać słabości. Wszystko zależy oczywiście, jak się jutro zachowają akcje. Dolar, tu na samej górze widzicie, no to 110 nie chce przebić. Funt idzie w górę, po tym jak przejął nowy premier władzę w Anglii. W Japonii rząd interweniuje, czyli sprzedaje dolary, czyli wrzuca te dolary na rynek. A ten indeks DXY, największy procent to właśnie są dolary i jeny. Czyli jeżeli dolar i jen pójdzie, znaczy się na dolary i jeny, funty i jeny. Czyli jeżeli i funt pójdzie w górę i jeny zaczną Japończycy kupować i sprzedawać dolary, no to ten indeks powinien pójść w dół. A jak ten indeks pójdzie w dół, no to jest szansa, że akcje, a za akcjami krypto zaczną się budzić. No taka jest optymistyczna wersja. Oczywiście nieoptymistyczna wersja jest to, że po prostu powoli będziemy sobie dreptać znowu w dół. No my jesteśmy za tym, że raczej coś się może zdarzyć. Dlatego my otworzyliśmy parę pozycji tuż przed poniedziałkiem, czyli właśnie dzisiaj, w niedzielę, bo chcemy zobaczyć, czy może i ten poniedziałek będzie pozytywny. Jak gracie na giełdzie, to sobie grajcie, to sobie spekulujcie. Jeśli nie, bo tylko kupujecie kryptowaluty do portfolio, no to jak najbardziej oddala się nam od nas ta wizja Bitcoina za 10 tysięcy. Mi się wydaje, że to no naprawdę musiałaby wojna bardzo przyspieszyć z Rosją, co powoli się dzieje, bo tam jakaś ich flota została, ta czarnomorska, zaatakowana. Ale chcą siadać w poniedziałek do stołu, więc może coś pozytywnego z tego wyjdzie. No, krypto okazuje na razie siłę, utrzymuje wzrosty z piątku, co przez weekend, co się rzadko zdarza. Więc
No tu spekulować można wiele. Co się stanie, to się dopiero dowiemy. No ale nie wydaje mi się, żebyśmy jednak. Wydaje nam się, że ten doły z czerwca, ten Bitcoin za 17 tysięcy, to był jednak dołek tego całego cyklu. I już niżej nie wejdziemy, także jak najbardziej należy teraz dodawać krypto. Oczywiście my nie jesteśmy doradcami finansowymi. Róbcie co chcecie. Decyzja należy do Was. Wam tylko powiemy, że według nas jedne z najsilniejszych tutaj w tym momencie kryptowalut to jest Ethereum właśnie, Chiliz. Tutaj patrzyliśmy również na... Co my to patrzyliśmy? Już nie pamiętam. No dobra, nie powiem, co patrzyliśmy, bo nie mogę znaleźć. A nie mogę zobaczyć na komputerze, tak szybko opowiem. Otworzyliśmy pozycję na tych, co uważamy najsilniejsze, czyli poza Ethereum Bitcoinem mamy... Aha, e-gold, czyli e-gold. Tego nawet nie mam w liście. Zobaczycie, i dzienny jest fajnie pozytywnie. I co ciekawe, jak tygodniowy zobaczycie, to jest również pozytywnie jest już od dłuższego czasu, co nam wymsknęło się. Także może ten e-gold tutaj zadziałać jako jedyny. Jaki jest najciekawszy, ma tutaj wykresy. Elrond oczywiście, i EGLD to jest EGLD, to jest Elrond. Jako jedyny tutaj wygląda, no to wygląda na najsilniejszy. Jeśli patrzymy na wykresy, najsilniejszy właśnie Elrond i Ethereum. Także te dwa daliśmy największą pozycję, a resztę zobaczymy. Także tyle od nas. Jesteśmy jak najbardziej pozytywni. Mam nadzieję, że w końcu już nie będzie tych spadków i powoli będziemy iść w górę, no bo już ten rok się kończy. Wybory w Ameryce powinny pomóc, te half term. No i tak makroekonomia, tylko żeby się nic nie chrzaniło w makro kolejnego, żeby wojna nie wybuchła gdziekolwiek, to powinno być dobrze. Pozdrawiamy i do następnego.